else do I want to stay? If you thought you weren't made that. Dzień dobry, rozpoczynamy szósty dzień podróży. Dzisiaj jedziemy w głąb Toskanii. Naszego głównego tutaj regionu, który jest celem naszej podróży, ale trochę chcemy zmienić klimat. O czym już nam się uda. Tak, będziemy szukać widoków naturalnych, pól, cyprysów, przyrody. I troszkę ominąć turystów. Walencja piękna, ale zakluczona pełna turystów, to teraz zmiana klimatu. Pijemy herbatę i pakujemy się na kolejny kemping. Without emotions made of steel, what was I supposed to feel? I didn't want to take chances, past romances were telling me I'd just crash again. I said I think I know what you mean. Dzień dobry. Buongiorno. Dzień szósty. Wyjeżdżamy z Florencji i jedziemy w kierunku Sieny. Mamy wypatrzony taki kemping, agroturystykę. Zobaczymy, czy nam się uda tam znaleźć miejsce. Jeśli tak, to my mamy ochotę zostać parę dni i poznać uroki toskańskiej wsi w regionie Chianti. I prawdopodobnie za jeden dzień pod Florencją zapłaciliśmy 90 euro. Mówię prawdopodobnie, bo to tylko wynika z ceny. Nawet nie dostaliśmy jakiegoś podsumowania, co szkoda trochę. Byłoby się przydało zobaczyć, co ile kosztuje. Na pewno jakąś pani taksę dolicza klimatyczną. Ale to już tu wszędzie jest. To już widziałem, że gdzieś tam taksa jakaś jest doliczana. No na szczęście z tego, co się interesowaliśmy, ten przyszły kemping ma być dużo, dużo tańszy. Także zobaczymy, zmieniamy trochę klimat, w sensie niepogodowo, ale teraz mamy nadzieję, że nie będziemy zwiedzać wielkiego miasta, tylko małe miasteczka, pola, cyprysy i będziemy odpoczywać. Także jedziemy. Jedziemy zaledwie 35 km drogą ekspresową z Florencji do Sieny. Zjeżdżamy w kierunku San Donato i po 5 kilometrach dojeżdżamy do naszego nowego, chyba najbardziej wymarzonego kempingu na świecie. Słuchajcie, taki będziemy mieli widok z namiotu na piękną Toskanię. Tutaj zaraz mamy też cień. Także decydujemy się, że rozbijamy się w tym miejscu z tym widokiem. Rozbijać będziemy daszek. Kemping agroturystyka okazała się strzałem w dziesiątkę. Cudowne widoki, gospodarze, klimat i mega relaks. Jedyny minus to upał i namiot na totalnym słońcu. Ratują nas ławeczki przy recepcji i drzewa z cieniem. Z tego kempingu zwiedzaliśmy cały region Chianti, robiąc 40-50-kilometrowe wycieczki po cudownej Toskanii. Zostajemy tu troszkę dłużej, dlatego zobaczcie, tak prezentuje się namiot na tle tych pól. Udało nam się rozbić. Co prawda możemy tu mieć duże gorączki, tu nie mamy drzewa, dlatego wachlarz rozstawiłem przed namiotem przeciwko słońcu. Tam z tyłu zobaczcie, Jeremi siedzi w cieniu, także jakby co możemy sobie tam stoliki rozstawić, siedzieć w cieniu. Tak wygląda kemping. Mega, coś fantastycznego. Jeszcze wejdę, zobaczcie, do namiotu. Tu mamy Yetikol BX30. Jeżeli coś więcej chcecie na temat tej lodówki, to oczywiście na kanale jest odcinek o tej lodówce. My trzymamy rzeczy w takich skrzyneczkach. W jednej są takie różne przybory, lampki. W drugiej są patelnie, garnki,
talerze. A tutaj mamy całe nasze jedzenie. Tu mamy pompkę do materacy i do namiotu. A tu jest nasza sypialnia. O matko, piękne dzisiaj łoże zrobione dla dwójki osób. My mamy zwykłe materace z Decathlonu, najzwyklejsze, chyba tam za 80 zł. Zobaczcie, pompuje się je pompką, którą mamy. Zobaczcie, tu też jest. Tu można, ja często tutaj sobie komórkę trzymam. Mamy też te okno. Tutaj mamy wielkie, fajne okno z siatką, żeby oczywiście owady nie wpadały. Ale rozstawia jeszcze lampki, co prawda nie świecą za mocno, ale coś tam dają. Dają klimat. Dają klimat, no ale najwspanialszy jest ten widok. Coś niesamowitego, także odpoczywamy. Dzisiaj robimy luźny dzień, zrobiliśmy zakupy. Posiedzimy tu, będziemy patrzeć i radować się tymi pięknymi widokami. Tak jesteśmy rozstawieni na Toskanii. W opisie zostawię wam nazwę. Zobaczyłam też, mamy gości. Przyszły do nas kozy. Jeszcze warto dodać, że tutaj jest ognisko. A właśnie, można na każdej parceli można sobie robić ognisko. My tutaj mamy miejsce na ognisko. Tu są zasadzone drzewa, które dopiero za kilka lat urosną. Zobaczcie, następna parcela, następne miejsce. A tutaj mamy koleżanki. Mamy kozy. Już widzieliśmy, że tam, gdzie są toalety, jest maleńki sklepik, gdzie można kupić lokalne sery, nie? Wino, mleko, lokalne rzeczy. Miód. No niesamowicie. Podoba nam się strasznie, zaraz samochód przedstawię. Małe miasteczka toskańskie, będziemy tego szukać. Małe i większe. Także z tego miejsca będziemy robić sobie wycieczki, a tutaj teraz docelowo zostaniemy parę dni. Już nie będziemy się pakować tak co dwa dni, tylko parę dni sobie tutaj zostaniemy. Także bądźcie z nami, pozdrawiamy z pięknej Toskanii. Super sprawa. Sąsiadu. Tam sobie gdzieś ktoś, jakiś prysznic, tu jest namiot, bardziej to jest namiotowy kemping. No zobaczcie jakie warunki, między drzewami, tu też bardzo fajnie, bo zacienione, także, ale pan nam tu nie zaproponował, tylko zaproponował nam gdzieś dalej miejsce, te miejsce tak średnio nam odpowiadało, pomimo tego, że było bardziej zacienione. Tutaj mamy toalety. Zobaczcie, a tu pomiędzy drzewami takie namieciki. Jest tam ktoś? Aha, dobra. Tu są toalety i umywalki. Nie będę teraz chodził, bo tu pani sprząta. Ale już z tego co byliśmy i wchodziliśmy bardzo ładnie i czysto. Tam jest fajne takie pomieszczenie, gdzie można kupić. A tutaj są sznurki do prania, ale mi mówi z klamerkami, także mówi, że tu przyjdzie. O, zobaczcie, tu są umywalki. To tu chyba mogę wejść. Tutaj można umyć naczynia. Dobra, tam dalej wchodzić teraz nie będę, bo pani tam sprząta, nie chcę przeszkadzać, ale no takie widoki my robimy. Ala robi dzień prania. Można sobie tutaj, to jest szara rzeczywistość kempingowego życia, życie pod namiotem, żeby wystarczyło nam, że tak powiem, bielizny do końca wyjazdu, tak grzecznie mówiąc, no trzeba niestety to wyprać. A że mamy słoneczne dni, sznurek jakiś się znajdzie, rozwiesimy. Czy tu będziesz rozwieszał? Tutaj są sznurki, nie? Tu są sznurki, no tu przy między drzewami są sznurki. Zobaczcie, tu jest to miejsce, jest mini kuchnia. Tu macie naczynia, talerze te. Tu jest do kupienia wino, sery. To
to wszystko jest świeże z ich oliwa. Tutaj z tej agroturystyki pasta, czyli makaron. Tu chyba miody. Następne wino. Macie ceny. Dodatkowo mamy lodówkę dla turystów. Także można sobie chować swoje produkty. Lodówka i oczywiście zamrażarka pod spodem. Ja wejdę i pokażę wam, bo nikogo chyba nie ma. No łazienka to jest coś. Nic wielkiego. Super guście. Zadbane, czyste. Już dzisiaj było, pani sprzątała toalety. No warunki są super. Tu nawet toaleta dla niepełnosprawnych. Taka większa z prysznicem, z umywalką. No, pod tym względem naprawdę nie ma żadnych pająków, pajęczyn, robaków i tych przez gospodarzy. Ja zapytałem się pana, czy możemy rozwiesić drugi hamak pomiędzy drzewami. Powiedział, że nie ma sprawy, że nie ma żadnego problemu, rozwiesiliśmy. Także mają tu dostęp do internetu. Są hamaki, jest cień, jest relaks i odpoczywanie. To jest ta przejściówka, o której wam opowiadałem, która jest potrzebna na większości kempingów europejskich. Można tą przejściówkę zakupić w większości sklepów turystycznych. Słuchajcie, zrobiliśmy sobie dzisiaj mały posiłek. My używamy najzwyklejszej kuchenki indukcyjnej, którą zakupiliśmy gdzieś w internecie, ja już nawet nie pamiętam ile ona kosztowała, ale siadłem przed Allegro, wpisałem kuchenka indukcyjna. O tyle jest fajna, że ma różne funkcje, ta ma różne temperatury, ta jest... Na kempingach przydaje się także często no taki pojemnik na wodę. Jest on składany i rozkładany. Nalewamy sobie gdzieś tam wodę i mamy przy kempingu. Znaczy kurek, woda leci, także tak jak nie musimy daleko lecieć po wodę, tylko zwykle ktoś z nas idzie go napełnić i mamy wodę przy samym namiocie. Cztery krzesła plus namiot wchodzą mi do boksa dachowego, do góry i to jest super sprawa, bo to nie zajmuje mi samochodu. Wszystko to mieści się u góry w boksie, a dodatkowo mam dużo więcej miejsca w bagażniku. Także to jest super rozwiązanie w tym roku. Namiot, krzesła idą do góry, plus jakieś jeszcze lekkie rzeczy. Boks też ma swoje ograniczenia w kilogramach i musimy uważać, żeby go gdzieś tam nie przeciążyć. Ta lodówka odmieniła całkowicie nasze wakacje, ponieważ no naprawdę mamy zimne napoje, możemy kupić coś w sklepie i to nam się nie psuje, bo kiedyś kupowaliśmy jakieś mięso, jakąś pierś kurczaka i danego dnia nam się nie chciało jeść, zostawiliśmy to następny dzień i to już było do wyrzucenia, bo w normalnej lodówce turystycznej ona ma temperaturę 14 stopni. Lodówka to ta temperatura się zwiększa, u góry ta temperatura jest jakby dużo mniejsza. Wszystkie produkty, które są na samym dnie, są mega zimne i mega schłodzone. Słuchajcie, niby banalna rzecz, ale przedłużacz. Mamy jeden, mamy drugi, mam jeszcze nawet i trzeci. A to dlatego, że tych sprzętów elektronicznych, zobaczcie, tutaj na przykład ładuję baterię do GoPro, tych sprzętów elektronicznych jest mega, mega dużo. To jest masa ładowarek, ładowarka do zegarka, ładowarka do golarki, ładowarka do szczoteczki do zębów. Mamy sznurki udostępnione przez gospodarzy. Ala zrobiła pranie, chociaż mówi, że jest wykończona. No ale w takiej pogodzie to te koszulki parę godzin i będą suche. Tak to wygląda. Znak do kempingu i tutaj tak wygląda ta droga. Ja go za pierwszym razem przegapiłem, musieliśmy się cofać. Nie wierzyłem, że ta droga tu szutrowa to jest wjazd do kempingu. Tu dwa samochody się nie miną. Planując toskańskie wakacje, marzyłem o takim miejscu. My już nie szukamy wielkich i drogich kempingów z basenami. Szukamy rodzinnych klimatów i cudownej atmosfery.
a kemping La Picurno w 150% dał nam to, czego potrzebowaliśmy. Jeżeli nie szukacie zgiełku tysiąca turystów, szukacie świętego spokoju, to serdecznie zapraszamy na ten kemping. Ten czas zostanie na długo w naszej pamięci. Pietro, tak, Pietro na pewno. No, przyjęli nas tu bardzo, bardzo miło i ciepło. Było miejsce. Nie musieliśmy rezerwować. Upo! Ale skok. Muszę pomóc Alicji. Hoppa. No widoki z prawej i z lewej, no to jest jakiś czat. Tam jest jakieś ruiny jakiegoś, nie wiem, no zameczku to może nie, ale... Tam mamy drogę, tu jest pewnie winnica, bo winorośla rosną. No jesteśmy w centrum regionu Chianti, w sercu tego regionu. On kiedyś był mniejszy, potem się jakby rozrósł i wchłonął jeszcze większy obszar. No i stąd pochodzi bardzo znane wino Chianti. Znane na całym świecie. Dzisiaj kupiliśmy butelkę, dzisiaj będziemy testować, ale takie kupione ze sklepu. Ale też tutaj gospodarze mają taką pewnie małą winnicę, bo też swoje wina sprzedają. Pani Toi. Ciao. Mleko, kozie. Rewelacja. Coś niesamowitego. Zobaczcie. Takie maleńkie. Co? No dużo kóz, dużo mleka. Tutaj takie małe kozy. Można odpocząć, poczytać książkę, posłuchać muzyki, czy nawet tak jak chłopaki tam się chilloutują, czy ten wieczorem na pewno pogramy w Uno dzisiaj, a jutro pojedziemy do Voltery. Oglądajcie nasze relacje, subskrybujcie kanał. Wpadajcie, lajkujcie, dajcie łapkę, jak wam się podoba ten kemping, te informacje, które wam przekazujemy. Kulminacja, na którą najbardziej czekaliśmy, to wieczory i cudowne zachody słońca. Tego klimatu, widoku i zachodu słońca nie zobaczycie z hotelowego pokoju. To prawda, są owady, komary, ale coś za coś. My wybieramy namiot i cudowny czas. Słuchajcie, tu się zaczyna magia. Słońce zachodzi. Znaczy zachodzi, no jeszcze trochę, ale zaczyna się coś pięknego. Magiczne miejsce, piękne widoki. Rewelacja. Słuchajcie, zakupiliśmy tutaj od Pietro kozi ser i będziemy jego kosztować. Robimy grzanki. Czy na to czekaliśmy, na taki klimat? Kawałek bagietki kupiony tutaj od gospodarza kozi ser. Pomidor i takie widoki.